Cisza na planie, kamera, akcja. Co to jest Polka? Co to jest Polka? To jest bardzo dobre jedzenie. Ale wiecie, jak się to szykuje? Nie. Nie, mamy nigdy nie szykowały, nie gotowały? No, tak chyba na ziemniakach, taką białą Polkę, to chyba mamy szykują. A ja wam powiem, jak się robi Polkę taką paloną, spalone mąki. Sypie się mąkę do takiego rondelka, duży rondel, żeby był. Upala się, miesza się bez celu, żeby się nie spaliła. Jak się upali na taki złoty kolor, to się zestawia z ognia, czy tam z maszyny, z kuchenki. Przesiewa się przez sito, bo takie grudki się porobią, ładnie się ziarnicami przeciera i z powrotem wkładamy tę mąkę, sypiemy do rozpalonego garnka. Podgrzewamy tę mąkę, a w następnym garnku tu się musi woda gotować. Woda jest osolona tak do smaku. Jak się woda gotuje, ta mąka się dobrze mocno rozgrzeje, to się zalewa tą wodą i tłuczkiem się tłucze, to umiesza się tak. I później wykłada się na talerze, krasi się, bardzo dobre jedzenie jest. To się nazywa Polka palona, bo się mąkę upala. Powiecie w domu swojej mamy to szykują. Taką Polkę pani jadła, jak była małą dziewczynką. Tak, bardzo, bardzo często moja mama to robiła. A jeszcze takie jedno jedzenie jest, nie mówiłam o grzybkach. Na Wigilię ja po dziś dzień to szykuję. Prawdziwki grzybki, tylko muszą być takie, żeby miały białe to futerko pod spodem. Jak się ususzy, to one pod spodem grzybki są białe. Na wierzchu takie brązowe, a pod spodem białe. To się gotuje w soli, tak żeby osolić do smaku. I później się na burszlaku się wyjmie, żeby odciekła ta woda. Robi się ciasto takie rzadkie, jak na naleśniki mamy robią. I macza się te grzybki i na tłuszcz się wkłada. Bardzo smaczne do jedzenia jest.